Antoni, coraz więcej wypadków tutaj w tym miejscu. Pan jako ekspert zapewne potrafi powiedzieć, o co w tym miejscu chodzi, bo my się zastanawiamy, czy klątwa trafiła w to miejsce, czy też po prostu kierowcy nie dostosowują faktycznie prędkości do warunków panujących na drodze, a może sama droga jest zła. Rzecz jest prosta i od samego początku, od lat 80., kiedy tutaj ta jezdnia została wybudowana w pierwszej wersji. Tu się nic nie zmienia. To jest ulica wprawdzie w ciągu drogi krajowej nr 11, ale jest to droga miejska, gdzie 50 km na godzinę jest prędkością dopuszczalną i w związku z tym nie ma tutaj żadnych możliwości, żeby ktoś, kto jadąc 50 km na godzinę, nawet przy takich warunkach drogowych jak dzisiaj, czyli taka duża wilgotność jezdni pośniegowa, żeby cokolwiek się tutaj mogło wydarzyć, wie pan. No to jest kwestia prędkości tylko, przede wszystkim. A że to, jak pan obserwuje w tej chwili, stoimy i pan widzi, część kierowców jeździ z tą prędkością dozwoloną 50 km na godzinę, a część śmiga sobie co najmniej 70, może i więcej, i wtedy siła odśrodkowa wyrzuca. To są prawa fizyki po prostu, nic więcej. A cała filozofia jest w głowach kierowców. Dostosować prędkość do obowiązujących przepisów. Łuk tej drogi, panie Robercie, został tak wyprofilowany, oczywiście w tych warunkach gruntowych, terenowych, nie mógł inaczej być tutaj wyprofilowany. Jest to rzeczywiście nieduży promień łuku. Niemniej jednak dla prędkości 50 km na godzinę ten łuk jest wystarczający. Jeździłem tędy setki, może nawet więcej niż setki, tysiące razy. I zawsze bardzo ładnie przy jednym złożeniu kierownicy, proszę pana, przejeżdża się cały łuk. Nie ma problemu. No, a pana zdaniem jest jakaś recepta na to, żeby tych wypadków w tym miejscu było mniej? No bo jak nie przebudowa drogi, skoro ona jest okej, to co? Panie Robercie, świadomość, a szczególnie Polaków, świadomość Słowian dociera do głowy poprzez kieszeń. Ja już sugerowałem kiedyś w tym miejscu postawić fotoradar. Najlepsza metoda, bezbolesna dla tych, którzy jeżdżą prawidłowo, a dla tych, którzy nie chcą jeździć i powodują takie kolizje czy nawet wypadki, no to po prostu otrzymują na kieszeni, no trudno. Czyli fotoradar i wtedy sprawdzać, czy faktycznie wszyscy jadą 50 na godzinę. Na pewno będą jechać, a kto nie będzie jechał, to zapłaci.